Obchody Dni Kultury Polskiej w szkole trwają przez 3 dni, jednak to wykład profesora nauk humanistycznych przyciągnął tak dużą ilość młodzieży. Co roku organizujemy Dni Kultury Polskiej w naszym liceum, to już jest kilkunastoletnia tradycja i w kalendarzu naszego liceum zawsze jest. I na jakiś tam mój pomysł pan profesor Ryszard Techmański uruchomił swoje znajomości i udało mu się załatwić właśnie wykład pana profesora u nas w liceum. Bardzo mamy nadzieję, że taki niecodzienny sposób przekazania informacji na dłużej zostanie w naszej pamięci. Kwestię błędnej odmiany słowa Lubin profesor Miodek poruszył na początku wykładu. Żeby tu Państwa pocieszyć, to powiem, że w moich rodzinnych stronach jest Będzin, miasto równie stare jak Lubin i tam też co drugi człowiek ma ochotę mówić w Będziniu. Pojechaliśmy do Będzinia i byliśmy w Będziniu. Zdaniem profesora w dzisiejszych czasach coraz trudniej o poprawną polszczyznę. Bo to kiedyś tak mówili ludzie spoza mediów. Dzisiaj 90% dziennikarzy już też nie powie, że coś jest trudne, niełatwe, nieproste, tylko wszystko jest ciężkie. Tak jak co drugi Polak, każdy akapit myślowy kończy tym jakimś przewlekłym, takim rozciągniętym, tak, tak, poszedłem do kina, tak, i obejrzałam ten film, tak, i było bardzo fajnie, tak, no przecież to można zwariować. Dyrekcja placówki, zapraszając profesora, chciała w ten sposób przyczynić się do uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rzadko się zdarza taki gość w Lubinie, w naszym liceum, a nie jest łatwo załatwić, zorganizować takie właśnie spotkanie z takim wybitnym człowiekiem. Profesor z właściwą sobie finezją i dowcipem mówił do młodzieży. Albo się to ma, albo się tego nie ma. Każdy z nas miał nauczycieli erudytów, ale byli nudni i na odwrót. Tacy, którzy może aż takimi wielkimi erudytami nie byli, ale mieli to coś, co najlepiej oddaje mu rękę. No właśnie to coś, prawda? Tę jakąś iskrę bożą, która sprawia, że takich ludzi się dobrze słucha. Wykład profesora Miodka to nie jedyne atrakcje dla uczniów. Przez 3 dni uczniowie biorą udział między innymi w przedstawieniach czy koncertach. Taka aktywna forma nauki bardzo przypadła do gustu młodzieży. Trójami zajmuje się nasza polonistka, która też pomagała w przygotowaniu przedstawienia teatralnego. Wystawialiśmy pana Tadeusza i przez najbliższe dni prawdopodobnie jeszcze będą spektakle. Po raz kolejny w drugim liceum ogólnokształcącym w Lubinie przekonywano, jak ważna jest dbałość o język ojczysty. W obchodach wzięli udział także zaproszeni gimnazjaliści.